Cześć Jula. Cześć Zuzia. Fajnie, że się spotykamy w studiu i nagrywamy nasz podcast. To jest pierwszy odcinek, gdzie opowiemy wszystkim, po co to robimy, po co w ogóle powstał Whisper i zrobimy takie krótkie wprowadzenie. Tak, witam również. Więc co możemy powiedzieć na początku, to że jesteśmy siostrami. Ja się nazywam Zuzia Sielicka-Kalczyńska. Ja jestem Jula Sielicka-Jastrzębska. I wspólnie prowadzimy od kilku lat firmę Whisper. Czym jest Whisper, Jula? Może ty opowiesz. Whisper to wsparcie dla rodziców w postaci pluszowych zabawek z szumiącym urządzeniem, które emituje szum uspokajający niemowlęta, zwłaszcza niemowlęta, tak by spokojnie zasypiały albo po prostu miały dobry i zdrowy sen. Mhm. No i z sukcesem nasze misie sprzedajemy od kilku lat w Polsce i za granicą. I ten miś szumiący, który pomaga zasypiać, to był nasz taki pierwszy pomysł, ale od jakiegoś czasu robimy znacznie więcej niż tylko szumiące misie. Wprowadzamy nowe produkty, no ale Whisper to też jest tak naprawdę wielka misja, prawda? Bo stworzyłyśmy firmę po to, żeby wspierać rodziców więcej niż tylko produktem. Tak, od tego się zaczęło, właśnie od naszych potrzeb jako matki, właściwie od twojej potrzeby, o czym potem powiemy. I faktycznie to się zaczęło rozwijać wraz z tym, jak klienci i klientki zaczęły reagować na nasze produkty i dzieci zaczęły właściwie reagować na nasze produkty, a klientki dawały nam feedback na temat kolejnych potrzeb i oczekiwań wobec naszych produktów. I tak to się rozwinęło w bardzo dużą w sumie działalność biznesową, czego się nie spodziewałyśmy. Tak, ja myślę, że w ogóle za tym całym sukcesem i dlatego to się tak wszystko nam pięknie rozwinęło i rozwija nadal i mamy nadal mnóstwo pomysłów, zresztą pomysłów mamy więcej pewnie niż czasu na ich realizację, bo najważniejsze dla nas było od początku to, żeby wspierać rodziców, że ten biznes, jak możemy nazwać naszą firmę, nie był clue w ogóle naszej działalności, tylko na początku była taka misja, mówiąc górnolotnie, żeby wesprzeć rodziców, wesprzeć inne mamy, żeby one Nie czuły się same, tak, i miały jakieś inne, jakąś pomoc, tak, od kogoś, kto wie, co one czują. Tak, tak, bo my zdobywałyśmy tą wiedzę od naszych znajomych, naszych też jakichś, powiedzmy, też górnolotnie mentorek, mentorów i chciałyśmy tą wiedzę przekazywać dalej na temat zdrowia, na temat opieki, na temat, nie wiem, fizjoterapii, jakichś takich różnych rzeczy, z którymi się młoda mama spotyka po raz pierwszy, jest zupełnie zaskoczona, że takich rzeczy nie wie, a powinna wiedzieć i gdzieś tam chciałyśmy właśnie uspokoić w tym, że spokojnie mogą zdobywać tę wiedzę krok po kroku przy okazji właśnie przy okazji też takich właśnie rozmów czy nie wiem, naszych właśnie artykułów, naszej płyty muzycznej nawet, tak, żeby po prostu gdzieś tam dostawały wskazówki od innych mam, że dobrze sobie radzą, tylko po prostu niech sobie spokojnie wszystko poukładają w ich tempie. Mhm. Dokładnie tak. I też dlatego stwierdziliśmy, że wyjdziemy z tym podcastem. Trochę czasu koncepcyjnie to trwało, organizacyjnie. Jak to jest, jak mamy pracują i mają jednocześnie kilkoro dzieci na wychowaniu, po prostu wszystko trochę zajmuje dłużej czasu, niż byśmy sobie tego życzyły. No ale jesteśmy w studiu Dobry Plan i nagrywamy i będziemy tutaj przez następne kilka miesięcy na pewno. I chciałyśmy też przybliżyć wam nasze drogie kobiety, mamy, ale też ojcowie, którzy nas słuchają. Wiedzę, którą my mamy, którą też zdobyłyśmy dzięki
no, wieloletnim doświadczeniom macierzyńskim i specjalistów, którzy z nami współpracują albo z którymi się zetknęłyśmy na naszej drodze, bo myślę, że to jest taki jeden z takich większych problemów rodziców, że jak coś się dzieje i szukają pomocy, to w internecie jest po prostu milion różnych porad. Są fora, każdy rodzic na forach ma swoje rozwiązania. Często lekarze też, do których chodzimy, mówią różne rzeczy, szukając pomocy, nie wiem, chociażby w przypadku, nie wiem, bolącego brzuszka niemowlęcia. Ja pamiętam, że po prostu jeden pediatra mówił jedno, drugi pediatra mówił drugie, jeden kazał karmić, drugi mówił, żeby przestać karmić. Po prostu ja jako pierwszorazowa mama, czyli te 11 lat temu, jak zostałam mamą pierwszy raz, byłam totalnie skołowana, komu mam wierzyć i kto jest tą osobą, której mam zaufać i dlaczego oni mówią różne rzeczy. I trochę to też postanowiłyśmy i na naszym blogu, i teraz na podcastach ułatwić rodzicom i w naszej zresztą aplikacji Whisper, którą mamy, też mamy ten cel, żeby ułatwić rodzicom dostęp do sprawdzonej wiedzy. Mamy specjalistów, którym my ufamy, których znamy, których spotkaliśmy, z którymi współpracujemy i ich wiedzę chcemy przekazywać dalej. Tak, ja miałam łatwiej, bo miałam ciebie. No tak, już sitem. No dokładnie. Już wiedziałam, przez co przeszłaś i brałam twoje porady za pewnik, bo widziałam, jak to działa na dziecko. Widziałam, że to się sprawdza. Więc miałam o tyle łatwiej i właśnie to jest dokładnie to, co chcemy zrobić, że my chcemy być takimi waszymi koleżankami, które po prostu wiedzą, że pewne rzeczy się sprawdziły, a pewnych raczej nie warto próbować, bo są na przykład ściemą. No. Mhm. W ogóle jesteśmy jako Whisper dalekie od ściem i od dawania łatwych, szybkich rozwiązań, też jeśli chodzi o produkty. Dlatego też trochę czasu nam wszystko zajmuje, bo właśnie ta wiedza ekspercka, sprawdzenie naszych produktów, zanim je wypuścimy na rynek, trochę trwa i zawsze to robimy kilkukrotnie, prawda? Jakby każdy, ty Jula, odpowiadasz u nas w firmie za produkt i to ty jesteś tą osobą, która się tym zajmuje. Opowiesz trochę więcej, dlaczego właśnie, nie wiem, Whisper według nas jest inne niż dostępne, większość dostępnych produktów na rynku. Tak, ja myślę, że przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie naszych produktów i na tym, żeby one były faktycznie funkcjonalne w bezpieczny sposób, czyli tutaj poddajemy nasze produkty certyfikatom, takim badaniom w laboratoriach, które robią badania pod kątem bezpieczeństwa zabawek na rynku Unii Europejskiej czy na innych rynkach, więc wszystko tutaj jest zawsze zapięte na ostatni guzik, więc tutaj w porównaniu do innych zabawek na rynku myślę, że możemy się tym szczycić, aczkolwiek zajmuje to czas i faktycznie czasem wychodzą jakieś różne takie rzeczy, które trzeba pozmieniać, żeby zabawka była jeszcze bardziej bezpieczna. Natomiast myślę, że też nas wyróżnia to, że my dbamy o każdy szczegół. Czasem to jest coś, co nas bardzo mocno opóźnia w wypuszczeniu produktów, bo faktycznie dopracowujemy i sprawdzamy każdy szczegół, też jeśli chodzi o design zabawki i jej funkcjonalność, czyli żeby to nie była po prostu jakaś tam wypchana pluszem forma przedstawiająca coś, tylko żeby to naprawdę było coś, co chwyci za serca i będzie świadczyło o jakości marki Whisper jako takiej marki, którą warto mieć w domu. No i też, żeby było jak najbardziej przydatne rodzicom i dzieciom, tak? Jakby to jest... Tak, żeby to nie była zabawka, która leży i tak, służy. Od początku naszym celem właśnie było to, żeby to było coś, co rodzice chcą mieć i czego potrzebują i co im jest przydatne, a nie jakiś kolejny zbędny gadżet. Zresztą o wyprawkach i gadżetach też będziemy w podcaście naszym mówić o tym, co jest według nas zbędne, a co niezbędne, jakie są nasze doświadczenia. Właśnie, w ogóle ten podcast też będzie dużo bazował na naszym doświadczeniu i może w tym pierwszym odcinku
bo opowiemy sobie o tym, co było dla nas najtrudniejsze jako mam, bo z tego między innymi powstał Whisper. Jula, co dla ciebie było najtrudniejsze? Jak sobie wspominasz ten pierwszy okres bycia mamą pierwszego swojego dziecka, czyli Emilki, co cię tak najbardziej wtedy zaskoczyło pewnie, ale też co było dla ciebie po prostu najtrudniejsze do przejścia? A może to jest coś, co do tej pory trwa? Nie, w ogóle jak o tym myślę, to mi ciarki mam na ciele, w sensie łzy mi do oczu napłynęły, jak zadałaś to pytanie. Nie, ja byłam zagubiona zupełnie. Ja byłam po jakichś przejściach też takich trudnych, chwilę przed porodem. I myślę, że... O Jezu, to są naprawdę trudne emocje, słuchajcie. To się wydaje. Jesteśmy po krótkiej przerwie, bo Jula, jak widać, jeszcze nie przepracowała swoich pierwszych lat macierzyńskich. O Boże. Ale naprawdę często o tym rozmawiamy, żeby nie było. Nie. Jula, co się dzieje? Jak wspominasz swoje pierwsze chwile macierzyńskie? Co było dla ciebie najtrudniejsze? Nie, wiecie co, ja byłam chyba po prostu... Bo tutaj mówiłam Zuzi, że ja miałam dzisiaj sen, że jestem w trzeciej ciąży. Chyba mnie to po prostu... Obudziłam się przerażona. Obok mnie leżał Kazio sapiący i pomyślałam, nie, to był tylko sen. Bo ja po prostu... Ja te pierwsze miesiące macierzyństwa number one i number two są po prostu dla mnie jakąś traumą taką. Mhm. W sensie ja mam dużo miłych wspomnień. Fajnych wspomnień. Takich słodkich, wiecie, pierwszy uśmiech. Jakiś tam... Nie wiem, sprzysanie się z sukcesem do karmienia, przecież to było wyzwaniem. Samo karmienie, wszystko było wyzwaniem. Jeszcze ten połóg, to wszystko, to po prostu to była jakaś masakra. W sensie masakra połączona z niesamowitą adrenaliną i taką ekscytacją. Ale myślę, że ja byłam tak pogubiona. Ja pamiętam na przykład taki lęk straszny, że ja skrzywdzę niechcący to dziecko. I zaczęłam wtedy szukać na YouTubie, przecież to było 9 lat temu, to tam niewiele było na tym YouTubie polskim takich wsparć parentingowych. Filmik, co zrobić, jak się dziecko zakrztusi twoim mlekiem. No i tam był jakiś ratownik, który pokazywał na tej laleczce, co zrobić. I mnie to uspokoiło zupełnie, że ja, okej, to ja wiem, przetestowałam sobie, zrobiłam jakieś tam testy. I już wiedziałam, co mam robić, bo ja po prostu nie byłam zupełnie przygotowana. W tych szkołach rodzenia uczą. Ja nie wiem, czego oni tam uczą. Niczego, no to nie wiem, jakie ubranka, żeby nie było sznureczków przy czepeczce. To zapamiętałaś. Myślę, że szkoła rodzenia, główny problem szkoły rodzenia jest taki, że po prostu jesteśmy w jakichś zupełnie innych emocjach i potem słuchamy jakieś bardzo wybiórczo tak naprawdę tych rzeczy. No. I potem jak już jesteśmy tymi mamami, to z tej szkoły rodzenia naprawdę, ja pamiętam na przykład przewijanie, tak? Głównie ze szkoły rodzenia, bo najwidoczniej to, na tym się w ogóle skupiłam. To ćwiczenie tego przewijania i jak tą pieluszkę zwinąć, żeby kupa nie wypadła. To pamiętam bardzo dobrze, ale no to nie jakby, no okej, przewijanie jest jakimś stresem, ale to nie jest... Ja potem i tak cię położę w szpitalu, pokazuję zazwyczaj, tak, jak to zrobić, tą smugę pierwszą. Tak. Ale faktycznie ja byłam taka rozdygotana i przerażona z zerową wiedzą o tym, jak to jest być matką. Na przykład pamiętam, że stanęłam, to było oczywiście jakiś baby blues, przypuszczam, że Edwin, mój mąż, coś lepiej zrobił, coś przywinął chyba lepiej w domu, Emilkę. I ja się poczułam taką beznadziejną matką, że on to zrobił lepiej. Nie wiem. Może Jula. Nie sądziłam, że to będzie aż taki... To już w pierwszym odcinku poleją się łzy. Ale to jest prawda, że w ogóle, ponieważ rzadko o tym rozmawiamy, czy ja o tym rozmawiam dość dużo z różną ilością osób, ale ty chyba mało i po prostu każde wspomnienie tego to po prostu generuje jakieś te emocje, bo one są często po prostu blokowane przez lata, tak? No bo nie przyznajemy się do tego, jak w życiu publicznym dopiero teraz zaczęło się pisać o tym, że czujemy się nie...
niewystarczające, albo w ogóle zaczęłyśmy pisać jako matki, tak, o tych emocjach trudnych, bo z reguły to macierzyństwo się jeszcze wtedy, jak myśmy były mamami na początku, te, nie wiem, 9, 10, 17 lat temu, głównie to macierzyństwo było słodko pierdzące, wszystko było cudownie, bobaski były piękne, śpiące i tak dalej, i nikt, no publicznie, tak, nikt publicznie nie pisał o, nie wiem, depresjach, o trudach, o problemach z karmieniem. No nie pisało się postów na Facebooku o tym, jeszcze Instagram wtedy nie było, tak? No nie, zresztą dlatego my też po tych ilu tam, dwóch latach zrobiłyśmy ten projekt Niedoskonałe. Tak, z Ryją Soku. Z Ryją Soku. Pamiętam, jak siedziałyśmy razem w kawiarni, ja byłam taka niewyspana i wpadłyśmy na ten pomysł, bo chciałyśmy coś takiego... Na początku chciałyśmy coś ładnego zrobić, że to miało być takie uspokajające, tak, miłe pioseneczki, a potem wyszła z tego taka super terapeutyczna płyta, przy której też się ryczy, bo też ci wychodzą te emocje wszystkie. I myślę, że to wtedy się zaczął jakiś taki ruch wśród matek na całym świecie, żeby to właśnie odczarować. Tak. I dobrze, fajnie, że można właśnie też podzielić się tymi złymi rzeczami, no ale dziewczyny też chowają bardzo dużo w sobie, no bo chcą być perfekcyjne, są też zadaniowe, tak, mają po prostu multitasking codziennie, każdego dnia. I myślę, że to też gdzieś tam na koniec spycha te wszystkie takie właśnie trudne rzeczy, żeby już dobra, przyszedł kolejny dzień, udało mi się zrobić obiad, nie wiem, wyprawić dzieci do szkoły, tutaj to przewinąć, to tu opanować jakieś, nie wiem, katar, gluta i jestem po prostu wykończona, nie? Tak. A nie pomyślisz o tym, że jesteś zarąbista, że to zrobiłaś. Tak. Że ci się to udało. No. Tylko się tak po prostu dobijasz. Nie? Tak, w ogóle bardzo fajny cykl podcastów o tym, o macierzyństwie, takich emocjach z tym związanych ma Justyna Nagłowska i do niej odsyłamy, bo my raczej w taką stronę bardzo funkcjonalną pójdziemy, tak, z naszymi tematami, ale jakbyście chciały sobie przepracować różne tematy takie macierzyńskie, to zapraszamy do podcastu Matka też Człowiek, gdzie Justyna właśnie ze swoimi gościniami różne tematy takie macierzyńskie, takie emocjonalne omawia i naprawdę to jest duża... Ja nie mogę iść do Justyny do podcastu. Tam wszyscy płaczą, nie? Nie przejmuj się. Nie. Myśmy też płakały, ja byłam akurat gościnią właśnie u Justyny i też żeśmy wszystkie płakały, także słuchajcie, łzy są czymś bardzo dobrym i oczyszczającym. Dla mnie, jeśli chodzi o mój największy trud macierzyński, to była właśnie ta z jednej strony... tak jak powiedziałaś, niewiedza, a z drugiej strony brak dostępu do wiedzy. W sensie tej wiedzy było dużo z różnych stron, teraz jest jej jeszcze więcej niż wtedy. Ja zostałam mamą 11 lat temu i naprawdę tam głównie fora internetowe działały, nie było żadnych grup na Facebooku, nie było, no były takie fora typowe internetowe, ja się nie mogłam jakoś na tych forach w ogóle też odnaleźć. I szukałam koleżanek, trochę miałam z dziećmi, ale też nie jakoś strasznie dużo. A Mateusz, nasz pierwszy syn, był dzieckiem, które miało trochę problemów ze zdrowiem i ja tych wizyt u lekarza po prostu miałam cały czas wiele, natomiast mnie najbardziej przerażało to, że ja po prostu tak naprawdę do końca nigdy nie wiem, bo jeden specjalista mi mówił coś innego, drugi coś innego, po prostu byłam totalnie skołowana. I to było dla mnie super trudne, że jakby ja czułam ciężar odpowiedzialności na sobie za to dziecko, za jego właśnie problemy, czy tam wyjście z problemów, nie wiem, fizjoterapeutycznych, jakichś emocjonalnych. Mateusz też właśnie bardzo mało spał, bardzo dużo płakał i to też było bardzo obciążające tak emocjonalnie. Też mi się wydawało, że ja coś cały czas robię nie tak. Myśmy z Filipem, z moim mężem byli po prostu... Też nie mieliśmy takiego doświadczenia w rodzinie, żeby ktoś miał podobne problemy i podobne dziecko, więc wydawałoby nam się, że no nie wiem, czuliśmy się tak po prostu inni, że to dziecko nasze jest inne. I to było dla mnie takie wykluczające też. Ja w ogóle poszłam w drugą stronę właśnie takiego, zamiast zamknięcia w domu, to ja pamiętam, że ja z tym Mateuszem po prostu strasznie dużo wychodziłam, bo mi się wydawało, że
to jakby taką trochę odciągnie moją uwagę od problemów, czy tam od tych wszystkich właśnie trudnych emocji. Teraz mi się wydaje, że to było głupie, oczywiście go przestymulowywałam zapewne, myślę, że dlatego był też taki nerwowy i bo po prostu za dużo się działo w jego życiu, bo ja cały czas gdzieś z nim jeździłam, ale te też wizyty u lekarza, od fizjoterapeutów codziennie gdzieś byłam i to też po prostu tyle tych spotkań i wyjazdów, myślę, że dla niego nie wpływało dobrze, teraz to wiem. Wtedy tak mi się wydawało, że to było dobre, ale też nie miałam nikogo, kto by mi gdzieś tam na spokojnie powiedział, bo też miałam wrażenie, że wszyscy mówią do mnie tak, jako do matki to też był taki problem, tak wiesz, ex katedra, w sensie, że ja coś muszę, albo że ktoś, wiele, ci lekarze też mieli, pamiętam wtedy, takie podejście do tych, do mnie, jako do takiej głupiej jakiejś po prostu kobiety, albo ja to tak interpretowałam, bo dokładnie. Po prostu byłaś jedną z kolejnych, wiesz. Tak. A ja oczekiwałam jakiegoś takiej empatii, zrozumienia. Ja byłam faktycznie 10 minutami wizyty dla nich, ale to dla mnie było takie, nie wiem, że zawsze czułam, że ktoś na mnie krzyczy, albo że ktoś cały czas jest jakiś wkurzony na mnie, że coś źle robię. I to było super trudne. Tak, takie jest faktycznie przerażenie tym wszystkim, że jeszcze ta ilość wiedzy, która się zwala na ciebie. Tak. Dlatego też właśnie stworzyłyśmy między innymi tą naszą aplikację po to, żeby to posegregować i gdzieś tam dawkować w zależności od rozwoju dziecka jakieś takie tipy, wskazówki, które gdzieś tam nakierowują myślenie w odpowiednim kierunku, a nie, że nagle cię zaskakuje coś, tak? Na przykład skoki rozwojowe, ty mi powiedziałaś o skokach rozwojowych, ja w ogóle nie wiedziałam. Znaczy tego się nie wie generalnie na początku. Ale dlaczego tego nie mówią na tych szkołach rodzenia? To są jakieś takie podstawy. Bo to jest szkoła rodzenia, a nie szkoła wychowywania i to jest główny problem. Ta szkoła rodzenia jest bardzo ograniczona do tematu końcówki ciąży i porodu. I po porodzie nie ma szkoły nie bycia rodzicem niemowlęcia. Powinni to zrobić. Nie wiem, może my to zrobimy. Ale... Dobrze, to prawda. I teraz jeszcze na koniec, bo po prostu już zaczynamy płynąć w różne strony. Że ty wtedy, jak bo my urodziłyśmy w tym samym czasie ja moje pierwsze, ty swoje drugie dziecko, Tymka. I w tym czasie jeszcze 5 innych naszych koleżanek urodziło na przestrzeni 3 tygodni, 4 tygodnie dzieci. I ty założyłaś nagle tą grupę matki karmiące nocami. Tak. Ona była ekstra, bo my żeśmy po nocach rozmawiały na Facebooku. Tak. W różnych rzeczach. To było bardzo wsparcie. To było ogromne wsparcie, tak. Bo myśmy się budziły każda w różnym terminie w nocy do karmienia i siadałyśmy sobie, gadałyśmy, a kto teraz karmi? I zawsze ktoś tam był, z kim można było pogadać. Tak. Na temat właśnie albo jakichś takich wątpliwości, albo jakichś tam pierdół, albo zakupów, albo żywienia, albo właśnie jakichś takich fizjoterapeutycznych porad. Tak. Ja tam chyba się dowiedziałam o masażu Chantala od którejś z was i to stosowałam na Emilce, co było takie bardzo fajne, takim rytuałem, właśnie o rytuałach jakichś waszych. Tak. No, fajne to było. To są takie rzeczy, to polecamy wam w ogóle, jak macie jakieś takie... Tak, no teraz tych grup to już dużo powstało różnych na Facebooku, niezależnie, ale to fajnie jak są, tak, jak koleżanki. No gorzej, jak właśnie tych koleżanek nie ma z niemowlętami i wtedy myślę, że ta samotność rodzicielstwa jest bardzo trudna. Dobra, to jeszcze na koniec chciałyśmy powiedzieć, że te odcinki będą trwały mniej więcej 40 minut, bo to 40 minut też jest w naszym życiu whisperowym takie znaczące. 40 minut to jest ten czas, kiedy niemowlę zasypia już w taką głęboką fazę snu i nasz pierwszy miś szumiący szumiał właśnie tylko 40 minut, bo nam się wydaje, znaczy, bo to był ten czas, kiedy zakładałyśmy, że dziecko już uśnie mocno i już ten szum więcej nie będzie potrzebny. Zresztą o szumie zrobimy na pewno oddzielny odcinek w ogóle, skąd ten szum i jaki my ten szum mamy. Ale to 40 minut to jest ten czas tej drzemki. To jest też, tak stwierdziliśmy sobie, jak rozmawiałyśmy, to jest ten czas, kiedy zrobimy dwie rundki wokół parku na spacerze. 40 minut to jest ten czas, kiedy jak dziecko zaśnie, można sobie zrobić kawę
kawę i usiąść i posłuchać odcinka podcastu. Chcemy po prostu wam towarzyszyć w waszym codziennym życiu i też być przy okazji, nie wiem, właśnie karmienia wieczornego, kiedy możecie sobie przez 40 minut posłuchać kolejnego odcinka, karmiąc swojego malucha i kładąc go do spania. Tak, lub spacerując. Też pamiętam te spacery z kawą po parku. Tak, to było jakieś takie 40 minut. To było tak, no, tak mi się wydaje, że 40 minut, a potem to dziecko się przebudzało już. No dobrze, to więc słuchajcie, to pierwszy odcinek za nami. Dzięki, Jula, za twoje emocje i za podzielenie się z nami nimi. Już teraz publicznie. Zapraszamy was do kolejnych odcinków. I to był podcast o śnie i nie tylko. Podcast dla rodziców. Podcast, który przygotowały Zuzia i Jula Sielickie z Whisper.